Ania, przyznaj się proszę, co tu się wydarzyło? Aniu, co się stało z twoimi ogórkami? Ogórki nam się zepsuły. Jak widać, wszystko idzie do... Tak głośno mówić. Do tak zwanego pieca. Moim zdaniem to był mączniak. Twoim zdaniem to był mączniak. Pszczoła twierdzi, że przędziorek. Przędziorek. Mączniak, przędziorek. Nie wiadomo co jeszcze. Nie wiemy co to było. Generalnie sytuacja była taka, że na jednym miejscu, dokładnie gdzieś tam, w tamtym miejscu, zaczęły nam się robić takie liście. Najpierw brązowe, takie. Najpierw plamy, później robiły się liście brązowe, później te liście usychały. I na koniec. No co? I na koniec już. No takie coś zostawało z ogórka. Czyli praktycznie o te liście, które tu widzicie, to są te liście zarażone. Ale są. Nie, one są już uschnięte. Nie, no. Są poderwane ogórki. No, no tak, ale o te liście, zobacz, o te z plamami takimi. Żółtymi. O tu nawet te plamy widać. Spójrz sobie, o. No to one są, były zarażone. A te, które pousychały same, no to te są na przykład liście, o. O to pousychało same, bo już było poderwany był krzak, tak? Ale generalnie jak wzięła, jak ten mączniak nam wziął te ogórki, to się przenosił. Później tak szedł w tamtą stronę. Tak, rajka po rajce. Później i zaatakował nam nowe ogórki. Malutkie, my próbowaliśmy troszeczkę te ogórki ratować, ale już było za późno. I tak to. Wydaje mi się, że też przenosi, mogliśmy my przenosić tego na rękawiczkach, tak. Jak podbieraliśmy ogórki każdego dnia, prawie że, no to przechodziło się przez to miejsce, gdzie było zarażone też. No i na rękawiczkach podejrzewam, że też między innymi, no bo też na nogach mogło się przenosić, na wiaderku nawet, tak? Mhm. Wszędzie. Jak tam... Dynie są tak. Z drugiej strony nas i też są... Właśnie, mamy tutaj też taką sytuację, że tam z drugiej strony nas są dynie. I tam też jest taka sytuacja, no ale dynie chyba bardziej odporniejsze mi się wydaje są. Bo coś tam trochę je ruszyło, ale nie widać tak tego. Tak jak na ogórkach. Ogórki nam... Ogórki po prostu szlak trafił. Ale jest plan działania kolejny. Dzisiaj kupiłem nasiona koniczyny czerwonej i koniczyny białej. I będziemy siać koniczynę tutaj. Tylko trzeba będzie to wszystko skulturować. Pomieszać tą ziemię i posiać koniczyny i będzie kończyna dla kur. No. I z dwojga złego będziemy sobie kosić tutaj, tą kosiarką nawet można będzie przyjeżdżać z koszem, nie? Tą traktorkiem tym. Posiejemy koniczyny i będziemy mieli koniczynę dla kur. Nie? No już. A ogórki tak czy tak, ile były? Z miesiąc czasu? O, jeszcze tutaj nawet się zachował jakiś ogórek. Zobacz. A, widocznie nie był poderwany pewnie. No, jeszcze tam rośnie. No ale co z tego, jak te ogórki już... no my je nie zbieraliśmy też przez jakiś czas, bo nie było sensu. Ale już jak mączniak zaatakował, to one już takie były pokręcone, te ogórki, no. takie grube. Zobacz, jak kret kopie. Spójrz. Co, kret kopie? Kret. Zobacz. Na gorącym uczynku? Poszedł. A, ja myślałem, że ty go... Ja myślałem, że ty kreta złapałaś. Na gorącym. A widziałaś kiedyś kreta, jak wyszedł z ziemi? Nie. Nie? A, widziałam. Ja widziałem. Nie wiem dlaczego, ale czasem widzi się kreta, po prostu leży zdechły na tym, na trawie. Nie wiem dlaczego tak jest. On wychodzi i zdycha, czy coś go wyciąga? Nie mam pojęcia. Ale ostatnio widziałem tego samego dnia dwa takie krety u nas na podwórku, że normalnie tak. Wyszedł z ziemi i po prostu poległ na trawie. I tak to. Generalnie jeśli chodzi o ogórki, to nie strat nie mieliśmy. Nie dołożyliśmy do interesu, bo nawet sporo udało nam się sprzedać.
ale gdyby nie to, że były one chore, to na pewno byłoby ich więcej. Tak, na pewno teraz by były późniejsze ogórki. I jeszcze dalej by były. No ale cóż, życie. Ania powiedziała, że więcej ogórków nie będzie sadzić. Siać, przepraszam. Ja z miasta, to ja tak mówię właśnie. Ale może uda mi się ją przekonać, żeby chociaż dla siebie coś było. Co? Dla siebie, tak? Handlowych nie będziemy chyba, bo powiem wam, że duży obowiązek jest strasznie, nie? Cały czas, codziennie trzeba zbierać. Ja też nie mogłam o taką wyrwać. Nie można się wyrwać z... No. Tylko cały czas jest człowiek zablokowany. No, nie można się wyrwać z chałupy. Właśnie o to chodzi. I taka to jest robota. Lepsza marchewka. Daj, ja wezmę. Marchew jest lepsza, bo nie trzeba jej pilnować. Żadne choróbsko jej nie bierze. Oprócz tego robala, co nam zjadł w tamtym roku troszeczkę marchew. W tym roku jest fajna. Drutowca nie ma w tym roku, akurat na tej działce. Widzieliście zresztą sami, jak wygląda. I będziemy kopać w przyszłym tygodniu. No coś koło tego. Generalnie kopać można by było już teraz, z tym, że nie mamy czym jej podkopać. Jak to? No jak to, co? Co, widłami będziesz kopać? Przestań. Jakby to były trzy rządki, to może i tak, a tutaj jest 33 rządki. A wyobraź sobie... 300 metrów długości. Mieliśmy pół hektara czosnku i wszystko trzeba było widełkami podkopać. No słuchaj, ja nie mówię, że nie, ale... Ale wiesz co? Tata miał takie widełki zrobione. Szkoda pleców. Co? Stopkę przyspawał do wideł? Taką blaszkę. A i stopkę. I stopkę sobie wbijał z widłami. Ty, no to jest dobry pomysł z tą stopką. Chociaż teraz jak popadał deszcz, to ta ziemia jest mokra. I teraz jeszcze w miarę dobrze się wyciąga tą marchew, bo ostatnio nawet trochę wyciągaliśmy. O, tutaj zaczęliśmy, z tej strony już. No to tutaj taczkę marchwi wyciągnęliśmy. To zostało może w ziemi, zostało może, nie wiem, z 5% zostało w ziemi? Nie więcej pewnie, nie? Także w miarę wszystko się fajnie wyciągnęło. Czemu nie zbierasz od początku? Zbieram właśnie. Ale jak jest ziemia sucha, to nie ma szans. Bardzo ciężko. Sukimy się widłami. Na zgodę. Ja to tak myślę, żeby o tak brać. O, zobacz. Nie, czekaj. Nie. Ja tak kiedyś... A wiesz, co tak kiedyś się robiło, czy nie? Siano. Siano! Jak kiedyś siano się zbierało na wóz, to się... Jak było w wałku, to się zaczynało od początku wałka i tylko cyk! Lecisz. Jak już się nazbierało dużo, pach i na wóz. Do góry. Tak było. Pamiętam. Jechaliśmy z wozem pełnym siana. I na zakręcie nagle buch! Ruch się cały osunął. I pół siana leży gdzieś w rowie. No tak było. A teraz? Panie. Ciągniki mają, maszyny. Bo siły w rękach nie mają. Dobra, jeszcze trzy rządeczki i finitos. No właśnie, to mnie najbardziej zastanawia. Znaczy nie tylko mnie. Jak to teraz jest, że od wszystkiego są maszyny, wszystko się robi szybciej, a dalej się po nocach robi, bo nie ma czasu i się nie śpi. Co, zostawimy? Możesz mi to wytłumaczyć? Ja tego nie rozumiem. Ja też właśnie tego nie rozumiem.
Dlaczego tak jest? To dużo hektarów chcą się nachapać. Nie ogarniają. Nie mam hektara. Elegancko. Co? Skrzyp polny. U nas? Tak. U nas wszystko rośnie oprócz plonu. Każdy chwast. Dużo skrzyp. No. U nas chwast najlepiej rośnie. Plon nie jest z nami, ewidentnie.